U nas to się nazywa spirala nienawiści. Na wojnie jest tak, ja mam już 62 lata, w swoim życiu troszkę widziałem, przeżyliśmy wojnę w Polsce, polsko-polską za Solidarności, przeżyliśmy, widziałem dużo w swoim życiu, jak nas biło z OMO, jak wojsko chodziło w pełnym uzbrojeniu, w takich hełmach jak tutaj leży, z tym, że niebieskie te hełmy mieli, no wojsko oczywiście takie miało. I jest coś takiego, że jeżeli przyjdzie żołdak, jakikolwiek by to nie był, w tym wypadku u was jest najgorsze to jest to, że to są niby swoi, nie? Macie jednakowe pismo, macie podobną mentalność. No, jednakowe to może nie jest, no bo to ja na przykład ukraińskiego języka tak bardzo nie rozumiem, bo nie miałem z nim wiele do czynienia, natomiast rosyjski bardziej rozumiem, bo się uczyłem go w szkole nieco. Natomiast jeżeli ktoś komuś zabije kogoś z rodziny, albo ktoś jest świadkiem, że żołnierze rosyjscy zastrzelili tego człowieka, Bogu ducha winnego, cywila, który wyszedł z autobusu z rękami do góry nieuzbrojonego i oni go zastrzelili, w tych ludziach pęka pewna granica. Coś takiego, że, przepraszam, ale to powiem, czekaj skurwysynu, ja ci pokażę, na czym to polega. I zaczyna się eskalacja nienawiści. Jest to bardzo niedobre, ponieważ jedna strona, widząc, że zabili tego, zaczyna się odgrywać na tych, tamta strona na tych i zaczynają się bardzo poważne, dochodzi do bardzo poważnych zbrodni wojennych. To, co widać, korytarze humanitarne z Mariupola, dobrze mówię, nie? Mariupola. To jest niemożliwe, żeby ludziom nie dać, nie dać możliwości opuścić strefy działań wojennych. Wojna to jest wojna między żołnierzami jednej strony i drugiej strony. Natomiast wciąganie w konflikt cywilów jest zbrodnią wojenną. Dlatego z Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, nie wiem, chyba to już jest nawet ogłoszone, uznał Putina za zbrodniarza wojennego. Czy on się tym przejmuje? Oczywiście, że się nie przejmuje, on to ma gdzieś. On wyszli z Rady Europy, a teraz, czytałem też, czyli oni twierdzą, że ich, nie obejmuje ich jurysdykcja tego Trybunału Praw Człowieka, nie obowiązuje i on po prostu będzie robił, co chciał.